Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w święta w czytaniu ogólnym pod tytułem Co czekacie w tej relacji 2024, bo się zbliża powolimi krokami, niech będzie nowy rok. A propos tematu czytania, zaraz się wypowiem. Tu zacznę też taką sentencją, to czytanie pod tytułem Stanął mi i stoi Twój obraz w sercu moim. Stanął mi, moi drodzy, bęben w pralce. No i teraz zobaczymy, co będzie. Czy trzeba będzie nową pralkę kupić, czy bęben da się wymienić. To dopiero po świętach, więc przez święta zero prania. A wracając do tematu czytania, to trochę spróbujemy tutaj przechytrzyć karty, ponieważ karty oczywiście nie służą do przepowiadania zdarzeń przyszłych. One jedynie odbijają aktualne stany psychiczne, dlatego za pomocą kart nie da się przewidywać zdarzeń przyszłych. Dlatego też w czasie teraźniejszym jest to sformułowane. Ojoj, muszę trochę ściszyć muzykę. Dobra, ściszyłam. Dlatego też pytanie jest sformułowane nie co będzie w 2024, tylko co czekać, prawda? Czyli w czasie teraźniejszym, a wiadomo, że chodzi o przyszłość. W ten sposób spróbujemy przechytrzyć karty. No oczywiście ci, którzy spodziewają się, że konkretne wydarzenia im podam, raczej tak nie będzie, bardziej w sferze energii. Natomiast jeżeli się oczywiście pojawi coś konkretnego, jakieś konkretne wydarzenie, co raczej wiemy o tym, że karty energii bardziej pokazują konkretnych ludzi, prawda? Nie pokazują jakiegoś poziomu abstrakcji, czyli czegoś, czego nie ma. No zobaczymy, też nie gdybajmy, tak? Będzie jak będzie. A propos czytań indywidualnych, zapraszam bardzo serdecznie teraz mniej więcej tak do 2 stycznia, ponieważ mam więcej czasu. No i też czytań ogólnych też powinno się pojawić więcej w tym okresie, mam nadzieję. W zakresie tych indywidualnych czytań to jest podany mail w opisie każdego filmu. Proszę o kontakt dla osób zainteresowanych. To chyba tyle. Mam nadzieję, że święta spędzacie w miłej atmosferze. No nie ma śniegu. Śnieg stopniał, więc to bardziej przypomina po prostu wiosnę. No ale cóż, taki mamy klimat już od paru lat. Przynajmniej auta nie trzeba odśnieżać, także są plusy tej sytuacji. No dobra, to powoli zaczynamy. Układ numer 1, Divine Masculine, kalcyt błękitny. Układ numer 2, Soul Writing, Amethyst. Układ numer 3, Expansion. Nie kalcyt biały, tylko po prostu kryształ biały, górski. Jeżeli trzeba więcej czasu, zatrzymujcie film. Ja już odkładam 3 i 2. Witam jedynki. Witam bardzo serdecznie jedynki. Co czekacie w tej relacji? Jakieś tłuczenie się zaczęło nade mną, niestety. Ale już przynajmniej te tłuki, co były wcześniej, się wyprowadziły, bo to dopiero były tłuki, mówię wam, że tłuki nie z tej ziemi. Dobrze. Visualize, pierwsza karta. Przezorność, ostrożność. True love. Jest to wasza prawdziwa miłość. Możecie mieć odbicie lustrzane, może być to wasz bliźniaczy płomień. Home, shelter, safety, nurture and warmth. Tak, widać odbicie lustrzane, protection. Mam ciągle, słuchajcie, zatkane ucho.
od rana. Tak jakby jestem ogłuszona. Znaczy nie, coś mi się tam pozatykało znowu w tych uszach. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Wow, i też fajnie, bo Dagas też mówi o zmianach jakościowych na lepsze. Także jakieś zmiany na lepsze w tej relacji świat. Pozwól, by przyjaciele ci pomogli. Feeling energy flows through your mystic healer. Resolving conflict, rozwiązanie konfliktu. Tutaj jedno z was czuje się niekochane. Jedno z was ma otwartą czakrę serca, a drugie ma zablokowaną czakrę serca, tak? Tak jak widać, z tego bierze się nieporozumienie. Ale skoro wielkie, szczęśliwe zmiany, to możliwe, że ten konflikt zostanie rozwiązany. Szaman, zaufaj wyższym siłom w tej sytuacji. No więc, moi drodzy, pierwsza karta to Visualize. Tutaj u góry mamy aspekt czakry korony. Trochę mnie to ucho wkurza, wiecie? Przytkane. Bo sama siebie nie słyszę. To i też jest właśnie aspekt czakry korony, a tu jest zaufaj wyższym siłom. Więc w tej sytuacji ważne, żebyście zaufali swojej intuicji. I też zawierzyli w takie prowadzenie w tej sytuacji. Mamy też aspekt pomocy. Pozwól, by przyjaciele ci pomogli. Że możliwe, że będziecie pytać przyjaciół o radę w tej sytuacji, czy ci przyjaciele wam pomogą. No widać jeszcze jakąś przezorność, czyli jakąś taką nadmierną ostrożność w roku... Nie wytrzymam. W roku 2024 jeszcze jedno z was będzie nadmiernie przezorne, ale jest to prawdziwa miłość. Mamy tutaj true love, prawdopodobnie wasze odbicie lustrzane. No jakieś wielkie, szczęśliwe zmiany się zapowiadają, także ładnie. O zmianach jakościowych na lepsze też mówi Daga Staruna, która jest tutaj. Dolosujmy. A jeszcze sobie zapalimy może jedną świeczkę. Której zapomniałam. To jest taka fajna gwiazda. Jeszcze mam potrzebę więcej z Palo Santo. Jakoś więcej światła mi trzeba. No dobra. Także wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy, co z tym home. Schronienie, bezpieczeństwo, ciepło. I karta świata tutaj też jest. Ok. No, dobra. No może być tak, że będziecie dużo myśleć o tej osobie, ona o was. Ta karta może również zapowiadać jakąś transformację, że zacznie się transformacja w którymś z was lub obydwojgu i ona będzie znaczy, bo to też jest pokazane, przepraszam, że ktoś za bardzo do umysłu ucieka, nie wiem kto. Ktoś za dużo myśli i za dużo działa, więc na ten rok 2024 byłaby zachęta, żeby mniej myśleć, a bardziej zaufać w to wszystko. Tak, dokładnie. Ponieważ ktoś tutaj będzie trwał nadal w uczuciu, któremu nie ufa,
Właśnie tutaj jedno z Was ma więcej zaufania, ma tą czakrę serca bardziej otwartą, a drugie tej miłości bezwarunkowej dopiero tutaj potrzebuje się nauczyć, tak? Więc no to już bardziej dobierzcie kto i co, bo jest ogólne czytanie. Kto jest bardziej otwarty, a kto jest bardziej zamknięty tutaj, bo tak wygląda sytuacja. Więc no też ten brak zaufania bierze się z głowy tutaj u kogoś, więc jeszcze ktoś od tej drugiej strony tej propozycji w pełni nie będzie przyjmował z powodu braku zaufania. No i widać tą przezorność, prawda? Przezorność. Tak. Ta przezorność wynika z tego, że albo między wami coś nie wyszło i ktoś stracił to zaufanie, albo coś jeszcze pokutuje z czyjejś przeszłości, bo jakąś gorycz widać raczej w postaci kobiecej. Gorycz i brak zaufania. Więc też możliwe, że ta czwórka kielichów, no to też właśnie postać kobieca, ale oczywiście przy odbiciu lustrzanym może być tak, że obydwoje tego zaufania nie macie, prawda? Bo to odbicie lustrzane tu widać, więc raczej postać kobieca, tutaj coś się nie udało wam, jeżeli chodzi o uczucie, jeżeli chodzi o tą relację bądź coś tam z przeszłości i to będzie jeszcze blokada i to będzie powodowało taką nadmierną przezorność, czyli cały czas ten aspekt braku zaufania tutaj wybrzmie. Król monet, no właśnie, może być więcej skupienia na pieniądzu, na sprawach materialnych niż na uczuciach tutaj, jeżeli chodzi o tą relację true love. No jest dużo pasji, bardzo możliwe, że ktoś jakieś ryzyko tutaj podejmie w tym rycerzu buław, czy ruszy tutaj do akcji, czy po prostu uczucia swoje wyjawi. Jedno z was, no możliwe, że jedno z was tutaj zaryzykuje. No jest tutaj dużo pasji. Jest tutaj dużo pasji. Home. No będzie transformowany w 2024 roku lęk i kontrola będzie, czyli chodzi o pierwszą czakrę, że ktoś tutaj pierwszą czakrę ma do uzdrowienia, w tym home, że jakieś sprawy pokutują z domu rodzinnego, związane z lękiem i kontrolą, ale będą one transformowane i wydaje się, że jakieś lęki zostaną tutaj pokonane. Tak. Znaczy cały czas widać brak zaufania. Cały czas widać brak zaufania. Coś się wydarzyło, czy między wami, czy w czyimś życiu, że trzeba odbudować zaufanie. Czy między wami trzeba odbudować zaufanie, czy w ogóle trzeba odbudować zaufanie, bo coś z przeszłości pokutuje. No ale widać transformację, ucho mi się jeszcze nie odetkało. No i tutaj jak widać jedno z was ma odblokowaną czakrę serca, drugie ma zablokowaną. Ktoś może być spod znaku wagi, jedno z was może być spod znaku wagi. Natomiast ta sprawiedliwość też mówi, że coś właśnie pokutuje z czyjejś przeszłości. Może być karma między wami, może być karma między wami. Bardzo możliwe, że jeżeli coś się zepsuło, ktoś będzie naprawiał w tej sprawiedliwości, próbował naprawiać sytuację. Tu raczej chodzi znowu o to niesłuchanie intuicji, że no ktoś ma czakrę serca zablokowaną, ktoś ma czakrę korony zablokowaną i jest to jakiś problem z przeszłości, ale wydaje się, że spotkaliście się tu właśnie po to, żeby jedno z was tą czakrę serca i korony odblokowało i zaufało, że jakiś sens w tym jest.
Tak, i rok 2024 będzie jeszcze czasem uzdrowienia dla kogoś. Cały czas pokazuje mi się ten brak zaufania, brak poczucia bezpieczeństwa w kimś, co będzie powodowało, że ta relacja 2024 jeszcze nie będzie budowana. Mak w odwrocie, właśnie blokadą będzie ten brak zaufania, brak poczucia bezpieczeństwa. Ktoś będzie za bardzo na straży stał. Ktoś tutaj też, jedno z was może być w stałej relacji, w tym królu monet, albo na przykład to będzie oznaczało, że większe będzie skupienie na sprawach takich pragmatycznych, materialnych niż na uczuciach tutaj 2024. Zaufaj wyższym siłom, szaman, taka zachęta. Bo też się pokazuje tutaj boski czas, że wszystko w swoim czasie i możliwe, że jeszcze w roku 2024 nie, możliwe, że dopiero w następnym roku czy w kolejnych latach, prawda? No będzie co ma być. Tak, bo znowu się jest podkreślona ta pasja. Ta pasja tutaj jest namiętność, ale jest niedostępność emocjonalna. I w tym sensie jakaś niedojrzałość. Jeżeli chodzi o aspekt wewnętrznego dziecka, czy w ogóle jakichś lęków i negatywnego myślenia, które powodują brak równowagi w kimś, to może właśnie będziecie korzystać z pomocy przyjaciół w jakimś sensie, czy w ogóle z jakiejś pomocy. Wydaje mi się, że w roku 20, że rok 2024 będzie tutaj bardziej okresem transformacji niż podejmowania konkretnych działań w kierunku budowy tej relacji i w tym sensie te wielkie, szczęśliwe zmiany. I tutaj na pewno będzie chodziło o wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa, no bo jeszcze widać ten brak zaufania i nadmierną przezorność. Protection. I czasem uzdrawiania się będzie dalej. Widać dalej niezdecydowanie i brak równowagi. Czyli jeszcze tutaj na trwałą relację wy lub ta osoba w kolejnym roku nie będziecie zdecydowani. Jeszcze to będzie coś w rodzaju jakiejś takiej gry miłosnej, która będzie tu prowadzona, ale czego dotyczą wielkie, szczęśliwe zmiany? Ale tak, jeżeli ktoś za bardzo był w bezpiecznej skorupie, tkwił, znaczy tą bezpieczną skorupę jest uciekanie do głowy, to trochę mniej będzie tego uciekania do głowy. Jeżeli ktoś tutaj właśnie próbował walczyć, dominować, udowadniać swoje racje, czy po prostu w głowie za bardzo toczył te walki, to w roku 2024 mniej będzie czy uciekania do głowy, czy chęci dominacji, takiej postawienia na swoim. Ale bardziej chodzi tu o strefę bezpieczeństwa, że ktoś za bardzo, z powodu braku poczucia bezpieczeństwa, za bardzo uciekał do głowy i tam toczył te walki w swojej głowie. To w tym sensie będzie tego mniej i pewnie tutaj w bagażu zmiany jakościowe na lepsze, właśnie w sensie tej transformacji. Tak, jakieś podświadome lęki będą transformowane. Tutaj rzeczywiście ta miłość jest, uczucie jest, ale nadal będzie powstrzymywane z powodu jakichś podświadomych lęków, rycerz kielichów. Ktoś się tutaj w kimś zakochał, czy obydwoje. Natomiast, czy w ogóle się dopiero zakochacie, bo to dla każdego inaczej, prawda? To jest ogólne czytanie, ale widać, że uczucia będą powstrzymywane, czyli nie wydaje mi się, żeby ktoś o tych uczuciach tutaj wprost powiedział w roku 2024 świat, ale w sensie tej transformacji właśnie i wyjścia z głowy, to będą zmiany. To będą zmiany na lepsze. Embrace. Jakieś pokazuje się zwycięstwo. Aha.
rodziny i domu z tą osobą raczej nie stworzycie. Oczywiście to ogólne czytanie, więc proszę pamiętać, raczej nie stworzycie jakiegoś bezpieczeństwa w roku 2024 z tą osobą, ale jakiś triumf się pokazuje, czyli jakieś drgnięcie może być, jakaś poprawa. Nie będzie to raczej tak 100% bezpieczeństwa, bo widać jeszcze ten brak zaufania. Ale wydaje się, że właśnie jakieś sprawy z domu rodzinnego są i będą transformowane. Bo tutaj coś z domu rodzinnego. Jeżeli liczycie z tą osobą na założenie rodziny, to raczej jeszcze nie w roku 2024, być może w kolejnych latach czy roku, jeżeli to w ogóle ma tutaj nastąpić. Na ten moment no, przeszkodą jest brak zaufania, brak poczucia bezpieczeństwa, tak? Natomiast to uczucie tu jest, dużo pasji tu jest, natomiast jest to kontrolowane, będzie to w dalszym ciągu powstrzymywane. I spójrzmy sobie teraz na wiadomości. Wiadomości to bardziej na teraz, prawda, od wyższego ja tej osoby. Możemy ewentualnie wziąć jeszcze inną talię, czego możecie się spodziewać w tej relacji. Czego można się spodziewać w tej relacji z waszej strony w roku 2024? Skupienia na sobie. Tak, czyli wy jeszcze nie do końca będziecie kochać siebie i słuchać swojej intuicji. Przeszkodą jest wasze ego, bardzo silne ego. Bardziej będziecie skupieni na sobie. Może na jakiejś nauce niektórzy, tutaj ten paś mieczy też może mówić o nieufności i nieszczerości, prawda? Że nie do końca będziecie właśnie tej intuicji posłuchacie i nie do końca będziecie otwarci na tą osobę. Raczej skupicie się na sobie, a ta osoba... Ta osoba ma lęk przed bliskością tutaj z wami i ta osoba ma aspekt wewnętrznego dziecka. Tu jeszcze dopytam o paś mieczy z waszej strony. Tak, po prostu macie wy jakieś przykre wspomnienia kojarzące się z poczuciem krzywdy tej sytuacji lub coś tam przeniesione z przeszłości. Może być to aspekt wewnętrznego dziecka, a może być tak, że obydwoje macie ten aspekt wewnętrznego dziecka, ale no widać jeszcze brak zaufania, brak wiary w to, więc raczej jeszcze tutaj, jeżeli liczycie na jakiś ślub czy coś trwałego, to nie. Ale możliwe, że ta osoba będzie coś... Tak, znowu jest to samo. Czyli jeżeli ta osoba, bo to ta osoba, więc jeżeli ta osoba nadmiernie do głowy uciekała, to ona mniej będzie do głowy uciekała. Będzie w niej mimo wszystko więcej równowagi, ale jest pokazany lęk przed bliskością i brak zaufania jeszcze. Więc zdaje się, że ten przyszły rok to będzie też czas transformacji. I coś tutaj drgnie, ale jeszcze nie na 100%. U was po prostu są jakieś przykre wspomnienia kojarzące się z poczuciem krzywdy. Możecie być ich świadomi, możecie być ich nieświadomi. Spójrzmy teraz na wiadomość. Nauka nauczyłaś mnie tyle o życiu i miłości, chciałabym zanurkować swój umysł. Nawet tutaj aspekt nauki między wami. Jestem gotowy, nie chcę walczyć sam ze sobą wciąż. Tak, tutaj właśnie ta osoba, ta piątka mieczy, ta osoba w głowie toczy boje. Czy powiedzieć wam o tych uczuciach, czy powiedzieć czego chce, czy nie. I wydaje mi się, że w roku 2024 będzie tego mniej, tych toczenia wewnętrznych walk, ale nie będzie ta osoba chyba jeszcze w pełni spontaniczna, bo widać jeszcze brak zaufania.
Muszę stanąć na nogi finansowo, król monet, tak, więc ta osoba jeszcze potrzebuje podreperować sytuację finansową w roku 2024. Ona też emocjonalnie, ale też właśnie pod względem takiego bezpieczeństwa finansowego jeszcze nie będzie gotowa w przyszłym roku. Zaraz kichnę, przepraszam. O Jezu. Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła w życiu. Nauczyłaś mnie tyle o życiu i miłość. Jestem gotowy, żeby wyzdrowieć. Tak, ta osoba wymaga uzdrowienia. Rozmawiam o tobie z innymi osobami aktualnie. Właśnie tam byli, pozwól, by przyjaciele ci pomogli, więc to może oznaczać, że ta osoba pyta innych o zdanie, jak postąpić w tej sytuacji. Smak twojej obecności to coś, czego nigdy nie zapomnę. Liczysz się tylko ty. Wiem, że płomień, który pali się w tobie, to ten sam, który pali się we mnie. Jest tutaj ten rycerz buław, akurat właśnie na tym bliźniaczym płomieniu, więc no, tutaj wybrzmiewa to odbicie lustrzane. Możliwe, że to wasz bliźniaczy płomień. To też chodzi o to, że ta osoba wie czy przeczuwa, że wy pasję dla niej też macie. Że ta pasja tutaj jest obopólna. To też oczywiście może być aspekt jedności w tej wiadomości. Wiem, że płomień, który pali się w tobie właśnie i transformacji ego. Nie spodziewałem spotkać kogoś takiego jak ty, czyli spotkanie was zaskoczyło tą osobę. Nikt mnie nie nauczył, jak okazywać uczucia. Rzeczywiście widać lęk przed okazaniem uczuć. Król buław jest, czyli ta osoba w pewnym sensie jest niedostępna emocjonalnie, czyli tych uczuć nie pokazuje, ale te uczucia są. No i wydaje się, że w roku 2024 dalej będą powstrzymywane w dużej mierze. Pojednanie. Może nie we wszystkich przypadkach, ale tutaj w wielu przypadkach może doszło do rozstania, jakiejś kłótni. Wydaje mi się, że ta osoba będzie próbowała w tych przypadkach właśnie, gdzie tak jest, się to coś tu naprawiać z wami. Nie jestem pewny, że mogę być tym, kim chcesz, bym był, czy była. Jesteś zbyt niecierpliwa, niecierpliwy, czyli wy się tu uczycie cierpliwości. Jest pokazany ten boski czas, że wszystko w swoim czasie. Szczęście jest moim priorytetem. Niezdrowy potrzebuje pomocy, czyli przede wszystkim ta osoba, nie wiem jak wy, ale przede wszystkim ta osoba potrzebuje jeszcze tam było healing, energy flows through you, prawda? Czyli ta osoba jeszcze w przyszłym roku będzie się uzdrawiała. Wydaje się, że ten proces może być jeszcze niezakończony w przyszłym roku. Czyli ta osoba potrzebuje tutaj pomocy. Ta osoba jest, czyli to już wiadomo, że ta osoba jest niedostępna emocjonalnie, że czakrę serca wy macie otwartą, a ta osoba zamkniętą. Czyli problem jest w tej osobie. Nie potrafię odejść z tej relacji. Jeżeli jest to ktoś z waszej przeszłości, ta osoba o was nie zapomniała. Czuję się emocjonalnie z wami powiązana. W niektórych przypadkach ta osoba może być w innej relacji, gdzie jest związana i z tej innej relacji nie potrafi odejść, ale chyba w większości przypadków o to chodzi, że ta osoba nie zapomniała o was, prawda? Smak twojej obecności to czegoś nigdy nie zapomnę
i od was jakoś tak emocjonalnie nie odeszła, moi drodzy. Tak to wygląda, moi drodzy, mniej więcej, więc zdaje się, że jeszcze ta osoba potrzebuje w roku 2024 czasu na transformację, uzdrowienie. I może być też tak, że w niektórych przypadkach dopiero w przyszłym roku ta transformacja w tej osobie się zacznie. No właśnie tu problemem jest, albo będzie nadal kontynuowana uciekanie do głowy. Możliwe też, że ta osoba, jeżeli to jest ktoś z waszej przeszłości, stosowała jakieś manipulacje, bądź próbowała tutaj dominować w jakiś sposób, tak? Widać jeszcze brak równowagi i niezdecydowanie. I raczej na trwały związek ta osoba z wami nie będzie jeszcze przygotowana w przyszłym roku. No czas pokaże. Także moi drodzy, to tyle ode mnie tutaj na jedynce. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie bardziej szczegółowego wglądu w swoją indywidualną sytuację, zapraszam do czytań indywidualnych. E-mail jest podany w opisie filmu. Wystarczy napisać. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie dwójki. Jak wygląda wasza relacja w 2024? Wellness, commitment, wyrocznia wizji numer 17, practice compassion, see things from a fresh perspective. Oj, ojej, stój, dobra. Compassion, ale numer, zobaczcie, dwa razy. Practice compassion, praktykuj współczucie, współczucie, dwa razy ten. Temat, jesteś gotów? Sowilo. Master, czyli diabeł. Finanse i kariera. Follow your bliss, navigating by the stars. Wąż, zrzuć starą skórę, czyli podobnie jak na jedynce będzie to czas transformacji tutaj, jeżeli chodzi o tą relację. Mamy dwa razy aspekt tego współczucia, co ciekawe. Mamy jeszcze diabła, czyli podobnie jak na jedynce jakiś aspekt blokady na czakrze serca u kogoś tutaj. Widać też odbicie lustrzane i yin i yang. I zdaje się, że rok 2024 to będzie tutaj czas doprowadzania się do równowagi wewnętrznej dla kogoś. Ktoś będzie skupiony jeszcze bardziej na finansach i karierze, bądź w ogóle będzie skupiony na finansach i karierze. Być może sprawy finansowe będą tutaj grały dużą rolę, finanse i kariera. Ktoś jeszcze potrzebuje się tutaj zobowiązać do dbania o siebie przede wszystkim, czyli byłby to aspekt miłości własnej dla kogoś. Będzie to też czas przebudzenia, budzenia się świadomości i takiej samoanalizy, samoewaluacji, self-evaluation. Natomiast widać, że jest to relacja z przeznaczenia, że jest powinowactwo duchowe między wami i ważne jest słuchanie tutaj intuicji, podobnie jak na jedynce, żeby dać się poprowadzić tutaj tej intuicji w tej sytuacji. Tutaj mamy jeszcze wellness,
Dobrostan, czyli ktoś w tej sytuacji będzie w roku 2024 mocno skupiony też na dobrym samopoczuciu swoim. Właśnie tu jest ten commitment, więc tutaj czy ktoś bardziej o siebie zadba w jakimś sensie, może ktoś podejmie medytację w tej karcie, czy bardziej zadba o swoje ciało, potrzeby swojego ciała, to też tutaj widać. Dobrze, możemy dolosowywać, żeby się za dużo nie domyślać. Karty z reguły są wieloznaczne, mają wiele poziomów. No jest ten wąż, zrzuć starą skórę. Jeżeli jeszcze ktoś tkwi w starych przyzwyczajeniach, to jest zachęta na nowy rok, żeby te przyzwyczajenia zmieniać. I tutaj w tej sytuacji wy lub ta osoba potrzebujecie się wykazać współczuciem, zrozumieniem. Miłość bezwarunkowa, prawda? Compassion. Czy mieć dla tej osoby dużo współczucia, zrozumienia, czy ta osoba dla was? Dolosujmy. Król monet, tak. Będzie to czas uziemiania się właśnie, wychodzenia z głowy. Widać właśnie, bo ten król monet też może mieć jakieś powiązanie z finanse i kariera, skupienie na poprawie tych finansów, czy jakieś zmiany w karierze. Nie wiem oczywiście dla kogo, bo jest to ogólne czytanie, więc trudno powiedzieć jedno z was, być może jedno z was, być może obydwoje. Ale raczej czas taki stabilny, no właśnie skupienie na sobie, dbanie o siebie, o swoje finanse, karierę, o swoje samopoczucie. Ktoś właśnie może zacząć medytować, uziemienie jak najbardziej. Widać przemiany ducho, tak, pragmatyzm, bardziej... Tu będzie tak, że te uczucia chyba jeszcze nie rozkwitną tutaj w pełni, podobnie jak na jedynce 2024, bo widać pragmatyzm życiowy, król monet, ósemka kielichów, ale będzie to też właśnie czas przemian i te przemiany będą polegały na uwalnianiu lęków, bo widać siódemkę kielichów. No mogą być jeszcze jakieś lęki w kimś dotyczące spraw materialnych w przyszłym roku, commitment również. Commitment. Dziękuję bardzo. Od dupy strony. Siódemka miecz. Tak. Widać jeszcze jakieś uniki czyjeś, uciekanie do głowy, nieszczerość, czy jakieś manipulacje, czy kombinacje wynikające z lęku, więc tutaj podobnie jak na jedynce byłaby kwestia większego zaufania, że tutaj trzeba byłoby zaufać dla kogoś. Raczej razem nie będziecie jeszcze w roku 2024, tylko pamiętajcie, że to jest ogólne czytanie, czyli wielu z was jeszcze będzie rozczarowanych. Też oczywiście chodzi tutaj o przejrzenie się w swoim lustrze dla kogoś. Że ta osoba to dla was lustro i vice versa i trzeba byłoby się w kolejnym roku w tym lustrze przejrzeć. Raczej albo nie będziecie się spotykać, albo ktoś o uczuciach nie powie, bo może być tak, że będziecie się spotykać, a ktoś będzie na przykład unikał rozmowy o uczuciach, czy w ogóle będzie was unikać, lub wy będziecie unikać tej osoby. Także albo nie będzie spotkań, albo w ogóle nie będzie tej relacji, albo nawet jak spotkania będą, to ktoś będzie unikał rozmowy o uczuciach na przykład. Czyli raczej jeszcze jakichś wyznań miłosnych w tej sytuacji w przyszłym roku nie będzie. Tak przynajmniej karty pokazują. Też pamiętajcie, że to ogólne czytanie. Może być również aspekt niewierności, że między wami doszło do zdrady lub ktoś w przeszłości został zdradzony. Jeżeli tutaj między wami doszło do zdrady, bądź jedno z was w przeszłości zostało zdradzone, to ważna cierpliwość, żeby ten ktoś, ktokolwiek to jest, kogo ten aspekt niewierności dotyczy, doszedł do równowagi emocjonalnej, do równowagi wewnętrznej.
No, jeszcze będzie wiało chłodem, jeszcze ktoś będzie tutaj próbował dominować. Mocno wyczuwalny jest ten pragmatyzm życiowy i ktoś tutaj ma lęki i kompleksy, które powodują, że próbuje dominować nad tą drugą osobą. Czy lęki i kompleksy w ogóle powodują jakąś tutaj niedostępność emocjonalną, czy chęć dominacji? Czyli na razie jest widoczne, że tu jest ten diabeł, prawda? Że czakra serca nadal będzie tutaj kimś zablokowana. Może być w kimś też jakieś poczucie przegranej, być może coś pokutuje z przeszłości i nadal będzie pokutowało, ale przepraszam, bo mi wpadł do oka włos teraz. Ale jest to relacja z przeznaczenia. Navigating by the stars, czyli jest to relacja z przeznaczenia i tutaj ważne właśnie, żeby zaufać boski czas i plan w tej całej sytuacji, bo po coś to jest. Podobny układ do jeden, tam też była królowa kielichów w odwrocie. Osoba postaci kobiecej tutaj nie ufa. I teraz albo straciła zaufanie do was, albo to jesteście wy, tu różnie, bo jest ogólne czytanie. Kto jest tą królową kielichów w odwrocie? Chodzi o brak zaufania. Głupiec, ktoś tu może być spod znaku wodnika lub barana. Jest zachęta, żeby się nie poddawać w tym głupcu. Może być aspekt, że trzeba byłoby się bardziej spontanicznie zachować dla kogoś. W tym głupcu może też chodzić o jakiś nowy energetyczny początek, bo że spotkaliście się celem przemiany energetycznej, jakiejś odnowy energetycznej. Lęki będzie ktoś miał dotyczące silne, bo tak, ktoś może być silnie przywiązany do materii, czy do swojej pracy, kariery, czy do finansów. I to może nadal być wyczuwalne w przyszłym roku. Jeżeli ktoś jest na przykład nadmiernym materialistą, czy nadmiernie skupiony na finansach, to może wynikać też z jakichś lęków. Mogą być jakieś lęki właśnie. Tutaj finanse i kariera. I pokazany jest lęk lub przywiązanie do pieniędzy, czy kariery nadmiernie. I to może właśnie wynikać z jakichś lęków. Ale to czas transformacji, podobnie jak na jedynce. Czyli lęki te będą transformowane, bo diabeł też może oznaczać materializm, prawda? Też może oznaczać materializm. Czy właśnie przywiązanie nadmierne do materii czyjeś. Tak. Będzie to czas transformacji dla kogoś, dla tej osoby, która tu ma zablokowaną czakrę serca. Ten diabeł jest dwa razy, ale ten diabeł w tej osobie, jeżeli to ta osoba, będzie transformowany. Jednocześnie ten diabeł jest przeszkodą tutaj w spełnieniu takim emocjonalnym. Cokolwiek to jest, bo ten diabeł to mogą być. Tutaj się pokazuje, że ten diabeł to jakby jest przywiązanie do materii nadmierne. Czy do pracy w kimś, ale będzie to transformowane, ten diabeł w przyszłym roku. Widać transformację. Wąż. I znowu wąż jest symbolem uzdrowienia, zrzucania starej skóry, transformacji. Zrzuć starą skórę. Brak zaufania. Słabość i nerwowość. Kim jest tutaj duża słabość i nerwowość, lęki, które będą powodowały poddawanie się nastrojom bez ukierunkowania na cele życiowe i na takie ukierunkowane działanie w tej relacji. Widać brak wiary, brak zaufania. Tutaj przebudzenie duchowe też jest dla kogoś konieczne. Nie wiem dla kogo, jeżeli ktoś tutaj jest właśnie takim jakimś silnym materialistą, przywiązanym nadmiernie do pieniędzy czy kariery, to przebudzenie duchowe dla tej osoby jest konieczne.
i dla tej osoby jest ten rzuć starą skórę. To może być też w sensie po prostu jakichś podświadomych lęków. No, ktoś może być materialistą nadmiernie też z powodu lęku, prawda? No i tutaj trzecie oko będzie się otwierało. Możliwe, że ktoś właśnie medytację podejmie, understanding, więcej zrozumienia dla kogoś, właśnie czas przebudzenia, budzenia się świadomości i samoewaluacji. Tak, ktoś będzie odblokowywał czakrę serca. Tu jeszcze jest możliwe, że w waszej relacji jest trójkąt miłosny, że są tu trzy osoby w tej układance, co będzie też powodowało, że ktoś nie będzie podejmował działań. Czy wy, czy ta osoba? To może też być, ale to bardziej, jak to wypadło na tej karcie przebudzenie, to bardziej chodzi o wyjście z jakiejś niedojrzałości dla kogoś i że ktoś czakrę serca będzie tu odblokowywał. Nie wiem, czy odblokuje na 100%, ale właśnie pokazuje się transformacja i czas odblokowywania się emocjonalnego. Więc jeżeli ta osoba jest zablokowana emocjonalnie, to potrzebujecie się dla niej wykazać współczuciem. To współczucie mamy tutaj dwa razy, compassion. Jeszcze przeszkody. Przeszkodą będzie jeszcze czyjeś rozczarowanie. Tutaj dwójka kielichów, as kielichów w odwrocie, bądź po prostu brak równowagi emocjonalnej. Także jeszcze przeszkody. Tak. No ktoś tu kogoś stracił. Jakaś strata, ból. I to jeszcze będzie pokutowało. Jakieś problemy emocjonalne. To jeszcze będzie pokutowało. W przyszłym roku jesteś gotów. Jeżeli wy nadmiernie do głowy uciekacie, to wasz nowy energetyczny początek może polegać na wyjściu z głowy i uziemnianiu się. As monet, równowaga, uziemienie, bo być może wy też nadmiernie do głowy uciekaliście. Jakieś obsesje tutaj mogą być, czy były. Sowilo. Tak, albo tu jest trójkąt miłosny, albo po prostu jakaś silna trauma. Natomiast jest tutaj fascynacja fizyczna, fascynacja drugą osobą, fascynacja taka seksualna na poziomie fizycznym. I to nadal będzie się utrzymywało, czyli jakby ta osoba o was nie zapomni, wy o niej też, ale nie widać, żeby tutaj było zaufanie i nie widać, żebyście byli razem. Może nawet spotkań nie będzie, albo właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że jak będą spotkania, to ktoś o uczuciach może nie mówić, bo widać silnie lęki, uciekanie do głowy, uniki i brak równowagi emocjonalnej. Natomiast ta fascynacja, podobnie jak na jeden, jest w tym magu. I ten mag tutaj z tą trójką mieczy na Sowilo też może mówić o uzdrawianiu wewnętrznego dziecka i stopniowo wchodzeniu w swoją siłę, tak? Wychodzenie z głowy czy przerabianie jakiejś traumy i stopniowe podwyższanie wibracji w tym magu i wchodzenie w swoją siłę. Ale czy to będzie 100%? Raczej ten przyszły rok, podobnie jak na układzie 1, jest pokazany jako czas transformacji jeszcze tutaj dla kogoś lub dla obydwojg. I teraz weźmiemy sobie jeszcze jedną talię. Jak to będzie wyglądało z waszej strony w roku 2024 tutaj? Kto tutaj może być bardziej otwarty czy skłonny do jakiegoś działania? Z waszej strony. Z waszej strony pokazuje się, że dużo pasji dla tej osoby będziecie nadal mieć. Może nawet będziecie próbowali ryzykować tu jakieś działania,
Ale waszym problemem jest niesłuchanie intuicji do końca i nie do końca wy jeszcze kochacie siebie, więc tutaj jest ten commitment, więc to może być dla was, że potrzebujecie popracować nad miłością własną. Niektórzy bardziej intuicji potrzebują w tej sytuacji posłuchać. To będzie chyba tak, że będziecie mieli ochotę tutaj coś spontanicznie zrobić, ale nie będziecie tego robili. Bo albo nie posłuchacie intuicji, albo brakuje wam wiary w siebie. Bo widać też te lęki i kompleksy czyjeś. Być może one są wasze, być może są tej osoby. Mam ogólne czytanie. A ta osoba będzie z roli ofiary wychodzić, albo coś pokutuje z jej domu rodzinnego, albo ona padła ofiarą kogoś czegoś na późniejszych etapach. I widać transformację, więc tak, ta osoba będzie transformowała podświadome lęki. Jeżeli ktokolwiek z was będzie bardziej skłonny coś tutaj ryzykować, to wy, ale mi się wydaje, że to będzie u was bardziej na zasadzie takich chęci, żeby może coś tutaj ryzykować dalej z tą osobą. W każdym bądź razie pasja do tej osoby nie wygaśnie, ale też wydajecie się osobami niedojrzałymi w tej całej sytuacji chyba, więc wy też jeszcze chyba potrzebujecie dojrzeć, przynajmniej w sensie czy posłuchania intuicji, czy właśnie nawiązania lepszej relacji sami ze sobą, miłość własna. Tak, bo brak zaufania jeszcze się pokazuje z waszej strony i dla was jest nauka, dla was tu jest nauka, której jeszcze nie wyciągniecie. Jest to albo nauka słuchania intuicji, albo nauka miłości własnej z tą osobą. I to potrzebujecie zrozumieć, ale to tak się pokazuje, jakby w 2004 roku jeszcze nie do końca ta nauka była przerobiona. W każdym bądź razie widać, że ta pasja w was nie zgaśnie. Tu macie dużo pasji takiej seksualnej dla tej osoby. A ta osoba będzie transformowała, tak, będzie się doprowadzała do równowagi i będzie transformowała podświadome lęki, tak. I rzeczywiście więcej równowagi niż w tym roku ta osoba będzie miała, czyli te lęki się zmniejszą w tej osobie, ale bardzo możliwe, że w waszej relacji w ogóle chodzi o naukę i transformację. Tutaj, moi drodzy, niekoniecznie tutaj będzie chodziło o bycie razem. Raczej tutaj chodzi o, nawet tej trójce mieczy też jest aspekt nauki, o podwyższenie wibracji i wejście w swoją siłę. Tak bym powiedziała, czas pokaże. I teraz wiadomości od tej osoby. Czy możemy całować się całą noc? Chcę uciec razem z tobą, zamiast uciekać od ciebie. Ta osoba ma jakiś lęk przed odrzuceniem czy zranieniem. Czuję nierozerwalną więź między nami. Proszę, nie zostawiaj mnie. Jesteś wszystkim, czego kiedykolwiek chciałem, oczekiwałem. Czy naprawdę myślałeś to, co mi powiedziałeś lub powiedziałaś? Boję się zobowiązań. Czuję zazdrość o ludzi wokół ciebie, chcę być przy tobie też. Możliwe, że tu jest trójkąt miłosny. Jeżeli wy jesteście w innej relacji, ta osoba jest zazdrosna o tą osobę. Lub w ogóle, jeżeli macie wokół siebie jakichś ludzi lojalnych, zgromadzonych wokół siebie, ta osoba jest zazdrosna. Tak? Możliwe, że ta osoba jest sama, a wy jesteście w innej relacji. Bliźniacze płomienie. Tak, więc no, to by się potwierdzało. Więc jeżeli to faktycznie wasz bliźniaczy płomień, no to w takich relacjach chodzi o przebudzenie duchowe. Przede wszystkim chodzi o nawiązanie lepszej relacji ze swoim duchowym ja,
czy wyższym ja. Przynajmniej tyle wiadomo z teorii, a jak wiadomo lub nie wiadomo, każdą teorię da się podważyć, czy można podważyć. Tutaj wam mówię na podstawie tego, co ja wiem, co czytałam, natomiast bliźniaczych płomieni. Nie mogę cię teraz zobaczyć, napięcie między nami jest zbyt duże. Kocham nasze telepatyczne połączenie, czuję, że jesteś przy mnie każdego dnia. Też macie połączenie na poziomie czakry serca i czakry korony i trzeciego oka, tak? Telepatyczne połączenie. Tutaj właśnie to trzecie oko jest pokazane, że tutaj chodzi o to przebudzenie, insight. Zrozumienie, przebudzenie, świadomość, samoewaluacja. Właśnie odkrycie boskiego aspektu siebie, prawda? Intuicja. Mam problem z wyrażeniem, co do ciebie czuję. Kiedy na ciebie patrzę, topnieje w środku. Tam jest ten król mieczy, czyli tak zewnętrznie wieje chłodem, ta osoba mocno się kontroluje, ale już w środku, czego nie widać, nie potrafi się tak dobrze kontrolować. Teraz nie jest właściwy na nas czas, dlatego tutaj będzie aspekt boskiego czasu i cierpliwości. Tam była ta karta Follow Your Bliss, prawda? Czyli tak, tutaj chodzi o dla was, o takie zaufanie, danie się poprowadzić, jakby uwierzenie, że będzie co ma być, że tu boski czas jest w grze. Nic tu nie da się przyspieszyć. Jedyne, co możecie okazać tej osobie, to zrozumienie, współczucie. Natomiast oczywiście, jeżeli pójdziecie w ego, no to będziecie obwiniać czy tą osobę, czy siebie, czy nadal krytykować, jeżeli krytykowaliście, prawda? Więc to nic nie zmieni. A nauka tu dla was jest słuchania intuicji i kochania siebie, to się pokazuje. Możliwe, że dla obydwojga. Chcę być osobą, na której możesz polegać. Jesteś jedyną osobą, dla której mógłbym poświęcić życie. Czyli pokazuje się, że ta osoba jest skłonna do poświęceń. Że jesteście dla niej kimś wyjątkowym. Chcę ciebie, choć nie powinienem. Albo chodzi o jakieś ukryte poczucie winy, albo właśnie jest tutaj aspekt trzeciej osoby i stąd to poczucie winy, albo coś głębszego, wdrukowanego gdzieś tam na jakimś etapie. Lub jeszcze inna opcja, że ta osoba narozrabiała na tyle, że jakby czuje, że nie powinna już tutaj ingerować w to dalej, prawda? Także różnie. Pracuję nad sobą, by to wkrótce naprawić, więc raczej ta osoba coś tutaj popsuła. Sprawa między nami nie jest skończona, powinniśmy się zabrać za tą relację, tylko teraz mam sprawy rodzinne lub inne sprawy. Chciałbym cofnąć wszystkie raniące słowa, które powiedziałem, nie chciałam tego powiedzieć. Jakieś przykre słowa, czy jakieś nietaktowne słowa, coś mogło paść z ust tej osoby. Nie powiem ci, jak przerażony jestem myślą, że może już mnie nie chcesz. Ale tak jakby ta osoba jeszcze miała nadzieję w przyszłym roku, ale wyczuwalny jest to lęk przed odrzuceniem w tej osobie. Nie mam wystarczających zasobów, być osobą, na jaką zasługujesz. To najprawdopodobniej chodzi o brak pewności siebie, lęki. Jest pokazany też ten materializm, więc ta osoba może właśnie też materialnie w jakimś sensie nie czuć się wystarczająco dobra, żeby przepraszam, budować tą relację. Także moi drodzy, trzymam kciuki, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o dwójkę, jeżeli ktoś potrzebuje bardziej spersonalizowanego
czytania z podziałem na dwie strony, prawda, gdzie wiadomo, kto jest kim, bo o ogólnym czytaniu nie. Tutaj troszeczkę tego podziału było. To zapraszam do czytań indywidualnych. Mam teraz na nie więcej czasu i e-mail jest podany w opisie filmu. Wystarczy napisać, a tymczasem życzę Wam udanych, spokojnych, pogodnych świąt. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie układ numer 3. Jak wygląda Wasza relacja, jeżeli chodzi o rok 2024? Soul Song. Wybaczenie. Tutaj potrzebujecie wybaczyć sobie w tej całej sytuacji i będziecie sobie wybaczać w tym przyszłym roku. No, będziecie rozważali jeszcze możliwość powrotu do tej osoby. Jest to ktoś z waszej przeszłości lub ta osoba będzie rozważała możliwość powrotu do was. Wydaje się, że macie czas separacji. Ten czas separacji może się przedłużyć o kolejny rok. I tutaj do rozpracowania macie jakieś wzorce relacyjne, bo prawdopodobnie ciągle przyciągacie ten sam typ osoby, bo kierują wami jakieś podświadome wzorce i będzie to wymagało siły, odwagi, żeby te wzorce rozpoznać i przepracować, zmienić tutaj. Mamy aspekt czakry gardła, self-expression, vocalization, individuality, inner voice, assertiveness, playfulness. Będzie więcej luzu w was i zabawy, spontaniczności niż było wcześniej, aczkolwiek jeszcze na jakimś muchomorze będziecie siedzieć, czyli wydaje się, że będzie to dla was czas transformacji i takiego pobudzania się do życia w sensie większej spontaniczności, radości, zabawy. Wybierz nowy kierunek, będziecie jakiś nowy kierunek obierać, będzie zachęta, żeby wybrać nowy kierunek. Mamy też hagalas, czyli właśnie uzdrawianie, zrzucanie starej skóry, transformacja, uzdrowienie, heal, tak. Więc z jakichś łańcuchów będziecie się, moi drodzy, zrywać. Widać zerwanie tych łańcuchów, w sensie właśnie uzdrawianie, karta gwiazdy. Więc będzie to czas uzdrawiania, przemiany. Myślę, że uzdrawiania czakry serca, odblokowywania jej i wybaczenia. W tej sytuacji zasługujesz na miłość. Więc podobnie jak było w zasadzie chyba i na jedynce, i na dwójce, trzeba będzie zwrócić uwagę na aspekt kochania siebie, ale takiego przekonania podświadomości, właśnie podświadome wzorce, że na to miłość zasługujecie. Możliwe, że coś pokutuje z waszej przeszłości, z dzieciństwa, bo mamy wyłam się z rodowych schematów, wybierz nowy kierunek i tutaj te wzorce relacyjne, prawda? Czyli coś po przodkach przejęliście, jakieś rodowe schematy, wzorce relacyjne. Także tutaj mamy aspekt, znowu ten wąż, tu jest salamandra, uzdrawiacie karmę rodzinną, moi drodzy. Czyli to zrywanie łańcuchów tutaj to jest po prostu wyłamywanie się z jakichś rodowych schematów. Także nie wiem, czy się w roku 2024 wszyscy z tego wyłamią, ale na pewno jest taka potrzeba. I simplify your life, czyli w jakiś sposób uprość swoje życie może. W jakiś sposób nadmiernie komplikujecie sprawy niepotrzebnie. A co tu było? Soul song, pieśń duszy. No wielu z was sobie wybaczy, inni będą musieli jeszcze popracować nad tym wybaczeniem sobie. No tutaj możecie nosić sobie jakieś ukryte poczucie winy, właśnie to może być powiązane z tymi schematami rodowymi, że coś po rodzicach, po przodkach, prawda? Możecie być tego nawet nieświadomi do końca, a ma to wpływ na wasze relacje z innymi. Że powielacie jakieś wzorce.
Tak, wielu z Was opuści troszeczkę tą gardę, nie będziecie aż tak bardzo się kontrolować, poczujecie się bardziej bezpiecznie. Czy w tej sytuacji, czy w ogóle? Może być tak, że wielu z Was czakry serca bardziej właśnie otworzy, bardziej zaufa. No, pokazane są jeszcze jakieś lęki i wahania na ten nowy rok, i tak jakbyście nie byli jeszcze w pełni swojej siły, czyli tak jakbyście nie w pełni, lub ta osoba oczywiście, bo to jest ogólne czytanie, jakoś łatwiej mi się to zwrócić do was, bo wy słuchacie, prawda? Więc przyjmijmy, że to wy. Jeżeli czujecie, że to bardziej ta osoba, to oczywiście jest ogólne czytanie, w zależności jak czujecie. Jeżeli to wy, to nie będziecie jeszcze w pełni swojej siły, czy jakby w pełni nie będziecie w pełni tego słowa niezależni i nie w pełni cieszący się życiem, ale w jakimś, no właśnie, obciążają was te rodowe schematy, jakieś podświadome lęki. Także wielu z was tu po prostu coś po rodzicach otrzymało w schedzie i potrzebujecie przebaczyć sobie, przyjrzeć się temu w tym nowym roku. No i macie separację, ale tak, transformacja. Stare struktury będą się burzyć w okresie tej separacji i z jakiegoś konfliktu wewnętrznego czy konfliktu z tą osobą będziecie wychodzić. Jeżeli byliście zaborczy, zazdrośni w stosunku do tej osoby, to to się będzie zmniejszać. Jeżeli byliście w jakimś konflikcie wewnętrznym, to też będzie to transformowane. I tutaj mamy te rodowe schematy. I te rodowe schematy mogły w wielu przypadkach was kierować w stronę relacji, gdzie byliście zdradzani na przykład. Wielu z was mogło doświadczyć w relacjach niewierności, nielojalności. Może to nie musi być aspekt też niewierności, nielojalności, to jest jakby jeden z wielu różnych tutaj możliwości, ale w niektórych przypadkach tak mogło być. Wydaje się, że z tych schematów będziecie się wyłamywać. Znaczy, teraz mi przyszło do głowy, że bardziej o co innego chodzi, że, ale tak, z tą zaborczością, tak. Że coś po przodkach wschodzie u was spowodowało, lub w tej osobie powodowało, że chęć dominacji i podporządkowywania sobie drugiej osoby w relacji, więc najpewniej chodziło o jakieś lęki, więc z tego rzeczywiście będziecie się wyłamywać w roku 2024 lub ta osoba i więcej będzie równowagi. I w tym sensie uproszczenie życia, to właśnie widać uzdrowienie, zrzucanie tych kajdanów. Tak, bo za bardzo wy lub ta osoba tutaj próbowaliście kontrolować sprawy. Ta kontrola nadal będzie. Tutaj problemem jest lęki kontrola. Jeszcze nie w pełni ta nauka tutaj dla kogoś zostanie wyciągnięta w przyszłym roku. Czyli ta kontrola nadal będzie. I wskutek tego wy nie będziecie wspierali tej osoby do końca lub ona was. Czyli tutaj macie naukę uwolnienia lęku i kontroli. Heal. Jeszcze będziecie unikać przemian duchowych, tak świadomie, lub ta osoba, ale zdaje się, że no coś tutaj jeszcze nie, jakiś cykl się nie dopełni. Jeszcze te lęki nie w pełni będą w kimś uwolnione w przyszłym roku. A tu też chodzi o to, że w jakimś sensie ta relacja się nie zakończy, że w sensie emocjonalnym, że wy lub ta osoba jakoś emocjonalnie nie potrafi odejść. Ale jednak te łańcuchy tutaj są zrywane, prawda? Czyli może być to powolny proces takiego uwalniania lęków i zrywania tych kajdanów tu. Bo albo jesteście emocjonalnie uzależnieni od tej osoby, albo ona od was, albo jakaś taka współzależność tutaj może być lub była. No i przyjrzyjcie się aspektowi kochania siebie, zasługujesz na miłość, bo tutaj trzeba będzie podświadomość przekonać, że na tą miłość zasługujecie.
Chodzi o to, żeby uwierzyć w siebie w tym nowym roku. Tak, transformacja znowu. Tu transformacja, tu transformacja. Czyli z jakich schematów rzeczywiście będziecie się uwalniać? No widać jeszcze strefę komfortu i jakąś taką niepewność dotyczącą własnej osoby, sytuacji. Także myślę, że ta transformacja po prostu będzie w toku, że jeszcze nie do końca będzie zakończona. Wzorce relacyjne. Że jeszcze jakichś lęków się tu będziecie trzymać. Tak. Jeszcze ciężko, jeszcze nie w pełni to przebudzenie, jeszcze jesteście w drodze lub ta osoba, jeszcze nie w pełni się zdystansujecie do tej całej sytuacji w przyszłym roku. No i tu macie odbicie lustrzane, aspekt wewnętrznego dziecka ewidentnie macie wy lub ta osoba lub obydwoje, bo widać odbicie lustrzane. Czyli tu ewidentnie chodzi o lęki, kontrolę i uzdrowienie wewnętrznego dziecka. Self-expression. Podobnie jak na dwójce, jeszcze czakry serca ktoś nie odblokuje w pełni, jeszcze ktoś o uczuciach wam nie powie. I tutaj mogą być przeszkody czy materialne, ale bardziej chodzi o lęk, który powoduje blokady na czakrze serca. Możliwe, że w tej osobie, możliwe, że w obydwojgu. Także tu by chodziło o odblokowanie czakry serca i jednocześnie gardła, bo ktoś o uczuciach wam nie powiedział lub wy nie powiedzieliście tej osobie. Playfulness. Raczej jeszcze nie będziecie razem. Lub po prostu ktoś w swoim lustrze nie do końca się tu przejrzał. Czy przejrzy jeszcze playful? Tak, ale mimo wszystko więcej równowagi emocjonalnej. Na pewno w tym asie mieczy jest taka zachęta do psychicznej mobilizacji, do pracy z lękiem i kontrolą na nowy rok i przywracania się do tej równowagi, bo za dużo tego lęku i kontroli było, za mało spontaniczności. Wybierz tej relacji do tej pory, wybierz nowy kierunek. Chodzi o to, żeby z głowy wyjść albo z roli ofiary wyjść. Właśnie wielu z was tu potrzebuje uwierzyć w siebie. Pokazuje się znowu transformacja. Jednocześnie przeszkodą w spełnieniu takim emocjonalnym i zadowoleniu z życia jest właśnie aspekt ofiary, aspekt wewnętrznego dziecka. Ale będzie to transformowane. Tak. I więcej równowagi emocjonalnej mimo wszystko będzie w przyszłym roku dla was. Także dobra zapowiedź. I teraz weźmy inną talię i zróbmy rozgraniczenie. Ze strony tej osoby, może nie, najpierw z waszej strony, w nowym roku, jaka tu energia będzie dominować. Raczej nie widać, żebyście byli z tą osobą. Jeżeli tutaj chcecie na stałe, to chyba raczej nie będziecie z tą osobą w przyszłym roku, że jeszcze jest czas, ten przyszły rok to czas potrzebny na uzdrowienie właśnie. Więc uczucia do tej osoby nadal będziecie powstrzymywać. No, rycerz kielichów, król kielichów, brak równowagi, czyli te uczucia będą was trzymać, ale będą powstrzymywane i raczej będziecie w roli biorcy, czyli kogoś, kto czeka, że coś się przydarzy. Nie wydaje mi się, żebyście mieli inicjować tutaj sytuację w 2024,
Ale uczucia dalej będą, będziecie marzyć o tej osobie, uczucia nadal będą was trzymać. A ta osoba dalej będzie w głowie siedzieć, niestety, piątka mieczy. I tutaj emocjonalnie bardziej zaangażowani jesteście wy. Bardziej mimo wszystko otwarci emocjonalnie jesteście wy, chociaż nie do końca. I więcej równowagi mimo wszystko macie wy niż ta osoba. Tak, ale to bardziej będzie z waszej strony takie marzycielstwo. I was tutaj ogranicza brak pewności siebie. Albo to jest związane z jakimiś lękami, albo sytuacją materialną. Może być tu z waszej strony też zły wpływ osób trzecich lub osoby trzeciej, ale bardziej by chodziło o lęk. I mimo tych uczuć, które do tej osoby będziecie nadal mieć, to będziecie zachowywać bierność. Ale też z waszej strony będzie dużo spokoju, bierności, ale też takiego spokoju, czyli raczej nie będziecie szaleć. Wydaje mi się, że powstrzymuje was brak pewności siebie w stosunku do tej osoby. No ta osoba niestety dalej w umyśle. Tak, dalej na straży, dalej w umyśle. I w swoim lustrze nie do końca się ta osoba przejrzy, ale ta osoba będzie intensywnie myśleć o ślubie z wami. Czyli może być tak, że ona się będzie zastanawiać i toczyć taką walkę zewnętrzną. Czy wam tutaj coś trwałego zaproponować, czy nie. Czyli, ale widać, stanie na straży. Więc to raczej chyba będzie myślenie o jakimś trwałym związku niż raczej propozycja trwałego związku nie padnie, ponieważ przeszkodą jest negatywne myślenie tej osoby. Może być jakiś lęk przed zobowiązaniem. I spójrzmy na wiadomości. Czuję się z tobą jak w domu. Nie chcecie więcej rani, czyli tutaj ta osoba jakieś przykre rzeczy wam czy zrobiła, czy powiedziała. Miałam zimny huf, nie wiem jak okazywać emocje. Aspekt wewnętrznego dziecka, prawda? Te wzorce relacyjne po przodkach. Niedostępność emocjonalna. Tęsknię za tobą bardziej niż myślisz. Nasza więź nigdy nie zostanie zniszczona. Staram się teraz bardziej słuchać swojej intuicji. Także miała ta osoba problem ze słuchaniem intuicji. Ona nadal w umyśle mocno tkwi. Także też takie przebudzenie duchowe dla niej jest konieczne w tym nowym roku. Takie przebudzenie dla ego. Nosiłem maski, by się chronić. Bliźniacze płomienie też były na dwójce. Nie mogę cię teraz zobaczyć. Napięcie między nami jest zbyt duże. Planuję wrócić do ciebie, cokolwiek robię, myślę o naszej przyszłości. Tak, więc no myśli ta osoba, będzie nadal myślała o czymś trwałym rzeczywiście z wami, że może jeszcze będziecie razem. Piątka mieczy, arcykapłan, ale czy wam to zaproponuję w przyszłym roku, trudno powiedzieć. Raczej bym powiedziała, że na myśleniu się skończy. Czas pokaże, no chyba, że... Ale chyba raczej na myśleniu się skończy. Każdej nocy w snach mnie uwodzisz, śnicie się tej osobie. Nie spodziewałem się spotkać kogoś takiego jak ty. Ta wiadomość też była na jedynce. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Wiem o tym, niedługo wracam.
Nie ma wystarczających zasobów być osobą, na jaką zasługujesz. Może chodzić o sprawy materialne, może chodzić o sprawy emocjonalne, więc też właśnie ten brak pewności siebie to też może być w tej osobie w dużej mierze. No, może chodzić o zasoby materialne, król monet w odwrocie. I że ta osoba o was marzy, ale jakby czy materialnie nie jest przygotowana, czy emocjonalnie. Jesteś moim skarbem, ale jesteście kimś wyjątkowym dla tej osoby. Nadal będziecie. Jestem tobą zahipnotyzowany, ale no właśnie, mówiłam, że przebudzenie duchowe jest dla tej osoby potrzebne, bo hipnoza to jest jednak stan snu, prawda? Że w jakimś uśpieniu takim mentalnym w głowie ta osoba jest i w jakimś sensie ta osoba też spotkała was, żeby się przebudzić. Bo też w jakichś iluzjach ta osoba może tkwić. Iluzjach umysłu, piątka mieczy. Pracuję nad sobą, by wkrótce naprawić. Będzie może ta osoba próbowała naprawiać albo będzie myślała o naprawie. Pokazujesz mi nowy punkt widzenia, dzięki tobie widzę więcej światła, prawda? Przebudzenie i jesteś tylko ty. Jesteś moim skarbem, czyli dla tej osoby jesteście kimś wyjątkowym, nadal będziecie. Zawsze miałem nadzieję, że będziemy kiedyś razem. Nie mogę trzymać moich emocji w butelce dłużej. Ta osoba o tym wie, że żeby być z wami, to musi się odblokować emocjonalnie, natomiast coś pokutuje z jej domu rodzinnego. Zimny chów. Moi drodzy, dla osób, które chciałyby bardziej spersonalizowane czytanie z takim wyraźnym podziałem na obie strony, to piszcie na maila, jest podany w opisie film. Mam teraz więcej czasu. A wszystkim ogólnie rzecz biorąc życzę spokojnych, pogodnych świąt, bez zmartwień. Jeżeli się da, oczywiście, bo nie zawsze się da. Czasami by się chciało, ale się nie da, prawda? Różnie bywa, bo jak coś wyskoczy, a nieraz coś może właśnie w święta też wyskoczyć niespodzianie, prawda? Czy choroba, czy jakiś problem. No oby nie, oby nie, oby to by było jak, oby tego było jak najmniej też w tym nowym roku. Na pewno przed nowym rokiem jeszcze pojawią się czytania. Jeżeli macie propozycje konkretnych tematów, proszę zamieszczać je w sekcji komentarze. A tymczasem żegnam się z wami, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłych świąt i do kolejnego razu. Trzymajcie się i pa!